Cześć kochani, z tej strony Maciej Kulhawik z kanału Maciej Kulhawik Vloga, autor vloga w czerwonych butach, opowiadającego o mojej ścieżce od bycia nikim do stania się legendarnym performerem. Słuchajcie, wypiłem dwie szklanki wody, zrobiłem hiszpański, złożyłem jeden filmik, bo był bardzo króciutki i teraz muszę iść do sklepu po cytryny gdzieś na pokazy, bo nie mam. A dwa, że za bardzo nie mam co jeść w tym domu, więc może też uda mi się coś kupić, chociaż jest dzisiaj niedziela bez handlu. Więc zobaczymy, ale patrzcie jaka jest piękna pogoda, ile jest pięknych ludzi na rynku. Zrobię później od 16 światowe, wspaniałe, duże, niepowtarzalne pokazy. Pan chyba jest najlepszym iluzjonistą na świecie. Dziękuję bardzo. Bardzo. Ty, dziękuję, dostajesz lizaka w prezencie za to, co powiedziałaś teraz do kamery, dzięki. No nie jest lekko, kochanie, być gwiazdą na wrocławskim rynku. Wszędzie jest mnóstwo performerów i ciężko znaleźć miejsce. Ale zrobiłem jeden pokaz, bardzo fajny był. Teraz tam zaczyna grać zespół i szukam sobie innego miejsca, ale chciałbym się rozłożyć w jakimś jednym miejscu, zrobić kilka pokazów i zawinąć się do domu. Zobaczymy, jak mi się to uda. A teraz czekam, bo kolega poszedł siku, więc sprzedaję jego obrazy. Takie są, pokażę wam. Wybierz sobie, nie wrzucaj, za uznanie, bo tak, na piwo, na lepsze jutro, bo możesz. Dziękuję. Możesz polizać, sprawdzić czy kwaśne. No moi drodzy! Głośniej! Dalej jest przepięknie na dworze, dalej jest mnóstwo ludzi. Byliśmy w domu, zjadłem pyszny obiad. W końcu, bo nie jadłem chyba od 7 godzin. Wyrzucę śmieci i idziemy się spotkać z takim chłopaczkiem, Frankiem, którego poznałem na rynku.
i okazuje się, że też się interesuje magią, iluzją, więc idę mu pokazać parę rzeczy, jak to powinno wyglądać. No, mam nadzieję, że on się czegoś nauczy, może ja się czegoś od niego nauczę i wypiję kawkę na mieście. Tak? Mhm. Zapłacisz? Nie. Znaleźliśmy pana Franka, ale zamulił tutaj ciemną wkurz. Wychodzimy ze spotkania z Frankiem. Kurde, bardzo fajny chłopak, ogarnia rzeczy karciane i co więcej, zaglądnął do książek, które mu poleciłem, więc jestem pewien, chłop jest w liceum chyba, tak? Czy gdzie tam? Tak. Tak. Chyba 14 melo. Chłopak jest w liceum i wierzę, że jak będzie czytał te książki i ćwiczył. O, tyle co ćwiczy, to daleko zajdzie. Cześć kochani, czas na wieczorny update. Co dzisiaj zrobiłem, żebym stał się człowiekiem legendą? 5 wspaniałych pokazów. Pokazy dzisiaj były bardzo dobre, było miliardy ludzi na rynku. Bardzo dużo było performerów, co mnie trochę... co było trochę discouraging, bo ciężko było sobie miejsce znaleźć. Niektórzy byli głośni, inni byli bardzo głośni, inni zajmowali dużo miejsca. Ale znalazłem jakieś tam sobie miejsce i tam na spokojnie występowałem i wiem, że te pokazy były bardzo dobre, a będą jeszcze lepsze, bo poświęcam dużo myśli tym pokazom, analizuję i jakoś inaczej układam sobie scenariusz tego pokazu, żeby jeszcze lepsze były reakcje i żeby jeszcze lepiej ludzie reagowali. Także oficjalnie wiem, że jestem królem streeta, ale będzie jeszcze lepiej. Dziękuję za oglądanie, kochani. Już jutro będę miał swoją kamerę. Przywiezie mi ją Zoe z Zielonej Góry po koncercie zespołu Vader. Dziękuję wam bardzo.